Cześć, ciekawe czy pamiętacie, co to jest za płyta, co to jest za zespół. Myślę, że wszyscy, którzy mają więcej niż 30 parę lat, powinni kojarzyć te piosenki. Dzisiaj zaczynam trochę nietypowo, widokiem na gramofon, to jest mój gramofon. Oczywiście, jak wszystkie moje sprzęty, czeka na odrestaurowanie. W tej chwili jest w takim stanie, w jakim jest, działa. Ale widzę, że stroboskop niezbyt dobrze stabilizuje obroty. Klasycznie trzeba będzie pewnie pasek wymienić i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj nietypowo zaczynam, dlatego że wreszcie pokażę Wam Radmor 5102, ten, który był w ostatnim odcinku jako przyjęcie do serwisu. Dosyć długo to trwało, wypadły ferie zimowe i tak dalej. Oprócz tego było bardzo dużo rzeczy przy tym Radmorze do zrobienia. Więc może, że tak powiem, tak na szybko. Na razie tylko pokażę, jak to działa, a potem będziemy wchodzić w szczegóły. No, mamy gramofon podłączony. Mam nadzieję, że YouTube mi nie wytnie ścieżki dźwiękowej, co kilka razy się już zdarzało różnym YouTuberom. Czyli widzimy, gramofon działa. Zacząłem od gramofonu, dlatego że właściciel tego egzemplarza prosił mnie o to, żeby zwrócić baczną uwagę na to, czy działa z gramofonem dobrze, czy nie, więc widać, że działa. Także tak pokrótce pokażę najpierw, jak działa. Przełączymy sobie na radio. I tak dalej. No i pytanie, czy co z tym można zrobić? Jak widać, radio też działa. Nic już nie trzeszczy, nic nie puka, nie stuka przy przełączaniu przełącznikami, źródłami wyboru i tak dalej, i tak dalej. Więc najpierw zacznę od tego, co pokazywałem i co mnie dziwiło. Kwestia pracy wskaźnika, a raczej podświetlenia skali, że w pozycji radio działało. W każdej innej pozycji wygaszało się całkowicie, więc ktoś, kto wcześniej go naprawiał albo grzebał, nie wiem, czy nie miał żarówek, bądź też jakaś inna przyczyna była, czego efektem było to, że tutaj wewnątrz, nie wiem, czy będzie widać, były poucinane przewody, tu były jakieś krosy dziwne porobione i tak dalej, więc odkręciłem wszystko, wymieniłem żarówki na fabrycznie nowe, eleganckie, równo świecą, ładnie świecą i wreszcie to zaczęło działać tak, jak powinno, czyli w każdej innej pozycji niż radio na stałe są podświetlone wskaźniki poziomu lewego i prawego. W momencie, kiedy przejdziemy na radio, podświetlają nam się pozostałe wskaźniki. No i klasycznie, jeśli przejdziemy w tryb pracy AM, wygasza nam się zero detektora i zostają podświetlone dwa wskaźniki. Także tak to na tą chwilę wygląda. Ja za chwilę przyniosę te żarówki, żeby Wam pokazać, jak one wyglądały. Więc wróciłem jeszcze na chwilę do pokazania Radmora. Co się zmieniło we frontowym panelu? Został zamontowany jack duży w celu podłączenia współczesnych słuchawek. Było trochę z tym zabawy. Kupiłem na Allegro jack, który jest niby dedykowany do montażu w Radmorze. Rzeczywiście całkiem zmyślnie po konstrukcja wymyślona. Natomiast miałem jakby jedną uwagę. Fabrycznie osoba, która sprzedawała tego jacka, zamontowała albo proponowała montaż jacka przy pomocy wkrętów. Według mnie po kilkudziesięciu wpięciach, wypięciach byłaby szansa, że to wypadnie. Po prostu puszczą wkręty, więc zrobiłem po swojemu, przerobiłem trochę, było zabawy, ale myślę, że będzie działało dobrze i skutecznie. Także za chwilę pokażę Wam, co jeszcze było w nim zrobione. Ok, więc przepraszam Was bardzo, ale jakaś infekcja gardła, która się ciągnie długo i długo, jakoś nie może się wyciągnąć ze mnie. Więc klasycznie odbiornik został cały wyczyszczony, wymyty.
Łącznie z chasis, wszystkie płytki, wiązki przewodów zostały wymyte, wyczyszczone technologią taką, jak Wam pokazywałem. Głowica, płytka PPC, stereodekoder i automatyka zostały zestrojone. Jak widać, wszystko ładnie się błyszczy. Zostały płytki pokryte roztworem kalafonii w rozpuszczonej w spirytusie, albo raczej w alkoholu izopropylowym. Jak widać, klasycznie nic się nie lepi, nic się nie ciągnie. Wygląda to bardzo ładnie, estetycznie. Dobrze zabezpiecza, przy okazji nie ma problemu w razie czego, jeśli będziemy potrzebowali coś wlutować, wylutować itd., itd. Więc to się sprawdziło, co kiedyś pokazywałem na jednym z filmów. Jeszcze zostały tutaj drobne sprawy kosmetyczne, typu wymyć te napisy, uzupełnić śrubki tam z tyłu. Muszę uzupełnić, też pomalować, może go wyłączę. Na płytkach, na których są zainstalowane tranzystory, muszę też zabezpieczyć je roztworem kalafonii, po to, żeby to miało ręce i nogi. Więc tak od początku. Mycie, czyszczenie, przełączniki zostały wyczyszczone chemicznie, potem zabezpieczone specjalnym preparatem do styków. Już nic nie trzeszczy, nic nie burczy, nic nie da. Gniazda bezpieczników zostały wszystkie wymienione, zarówno w zasilaczu, jak i w końcówkach mocy. Doprowadzony do ładu został tryb, jeśli można tak powiedzieć, przełączania podświetlenia, czyli działa to tak, jak powinno być. Nowe żarówki. Wszystkie izostaty zostały też najpierw wymyte, potem zakonserwowane tym samym preparatem do styków. No i, że tak powiem, ponieważ klient jakby w cenie miał rozebranie końcówek mocy i wymianę pasty pod tranzystorami, więc przy okazji, że tak powiem, wziąłem i zacząłem mierzyć te tranzystory, no żeby zobaczyć, jak one tam są sparowane i tak dalej, i tak dalej. Jeśli dobrze pamiętacie, to ten egzemplarz miał problem z tym, że w jednym z kanałów strasznie jakoś to wszystko trzeszczało. Te przebiegi sinusoidalne nie były takie, jakie powinny być. Wydawało mi się, że jest to wszystko wina niekontaktów na przełącznikach, na isostatach itd., itd., ale w jednym momencie na oscyloskopie widać było takie dosyć dziwne zniekształcenia. Tak jak powiedziałem w pierwszym filmie, wydawało mi się, że to pochodzi od właśnie tych niekontaktów. Natomiast ponieważ wymieniałem pastę pod tranzystorami w końcówkach mocy, no więc tak jak mam w zwyczaju, tak jak przed chwilą powiedziałem, przy okazji zacząłem mierzyć te tranzystory. No i zobaczcie, cóż to takiego odkryłem. Ja zaraz muszę sobie tylko przypomnieć, które były te tranzystory z tego egzemplarza. Myślę, że chyba sobie nie przypomnę, ale to zaraz będzie łatwo to sprawdzić. Weźmiemy miernik, ten tester elementów elektronicznych i zaraz myślę, że ja chyba już wiem, które to są tranzystory. Zobaczcie. Były dwa N3055. Zobaczmy, czy to był jeden z tych, czy nie. Zaraz będzie. Zobaczcie, jak tester elementów elektronicznych zidentyfikował ten tranzystor. Jako, można by powiedzieć, duodiodę. Tutaj dodatkowo jakieś pojemności nam się pojawiły. Nie wiem, czy to będzie widać, może zróbmy tak. O. No więc coś dziwnego. To jest jeden z tranzystorów w końcówce mocy. Drugi z tranzystorów to prawdopodobnie będzie ten. Też 2N. Zobaczmy. No ten jest poprawnie zidentyfikowany. Zaraz zobaczę, czy to był ten, czy nie. Ale zobaczcie, jakie małe wzmocnienie. 16,3. Zaraz zobaczymy następny.
No, mi się trochę pomieszały te tranzystory, bo część z nich mam z woreczka z tranzystorami na zapas. No dobra, zobaczmy. Ok, czyli już wiem, czyli to był ten tranzystor i tutaj ten pierwszy, który Wam pokazywałem. Czyli zobaczcie, też został jakoś dziwnie zidentyfikowany przez ten tester. Zobaczmy, co nam powie zwykły miernik w trybie testowania diody. Ja za chwilę wracam. Ok, może zróbmy tak, żebyśmy mieli choć trochę na miernik. Zobaczcie, to jest ten 2N. Przykładamy jedną końcówkę tutaj, mamy 0,25, w drugą stronę nie mamy. Zamieńmy końcówki. Mamy 0,29, 0,43. Widzicie, na miernik też się bardzo dziwnie mierzy. W zasadzie w każdą stronę mamy jakieś przejście, w tą nie mamy. Nie wnikając, gdzie jest baza, gdzie jest emiter. No ale widać, że mamy zarówno w tą, jak i w tą. No więc ten tranzystor zachowuje się bardzo dziwnie. Tak samo jak ten drugi jego brat, że tak powiem, z tej samej pary z końcówki mocy. Więc już nie miałem czasu i nie chciało mi się bawić w robienie układu testowego, żeby zobaczyć rzeczywiście, czy to one, czy nie one takiego psikusa robią, więc wymieniłem dwa tranzystory przy okazji z drugiej końcówki, sprawdzając ich wzmocnienie, żeby mniej więcej dobrać w pary te tranzystory, żeby były podobne. Mniej więcej z grubsza się to udało i generalnie Radmore działa teraz bardzo przyzwoicie. Tutaj pokażę Wam właśnie te żarówki. Niestety chciałem dojść do tego, co autor miał na myśli, robiąc przeróbkę. Teraz może zrobimy tak. I czemuż to takie żarówki zostały zastosowane i ta cała przeróbka tego podświetlenia. Prawdopodobnie one są na inne napięcie. Już nie chce mi się testować, przy jakim napięciu się przepali, żeby wiedzieć, na jakie napięcie te żarówki. Ale myślę, że jedną chyba poświęcę, spróbuję zrobić test, przy jakim napięciu się przepali i dzięki temu będzie można mniej więcej oszacować, na jakie napięcie są te żarówki. Czyli tak jak mówiłem, wymiana wszystkich małych kondensatorów, mycie, czyszczenie, żarówki, przerobienie podświetlenia, żeby tak było, jak powinno być, przestrojenie głowicy toru FM, przy okazji usterka w torze FM, to pokazywałem Wam właśnie na przykładzie, jak znaleźć uszkodzenie w torze FM na płytce PPC, winny był ten kondensator, skończył swój żywot. Jeden ze strojków był całkowicie rozsypany, nie działał. Niestety ten programator, który już tutaj jest zainstalowany, a nie robiłem filmu o klejeniu jego, pokażę na innym przykładzie, był tu złamany, tu i tu złamany. Odłamane były te elementy. On jakoś siedział, trzymał się, natomiast no niestety kupno takiej ramki wiąże się z zakupem nowego albo jakiegoś używanego programatora na części. Zazwyczaj ceny takich programatorów to jest około 100-120 zł plus przesyłka, no więc trochę droga impreza. Co wymyśliłem? Wziąłem żywicę taką do napraw, powiedzmy, lakierów samochodowych, może nie tyle lakierów, ile jakichś tam dziur. Matę szklaną i... O, wypadło. Może weźmiemy inny wskaźnik. I tutaj, że tak powiem, po pierwsze skleiłem najpierw te oderwane elementy w tym programatorze. Potem przy pomocy żywicy i włókna szklanego zrobiłem taką literę U. Przykleiłem tutaj do tego elementu. Podkleiłem jeszcze tutaj od wewnętrznej strony na tyle, ile się dało, żeby mechanicznie to działało. Odczekałem, aż wyschnie. Wywierciłem otwory na wylot, czyli tu, tu, tu i tu. No i niestety wszystko musiałem skręcić nie na wkręty, tylko na śrubki, czyli śrubka w tą stronę, śrubka w tą, bo inaczej niestety tu jest tak mało miejsca, że nie udałoby mi się wkręcić nakrętki i tak łby śrubek musiałem zeszlifować, czyli montaż jest w tą stronę, w tą i w tą. No i udało się, że tak powiem, to złożyć do kupy. Tutaj jeszcze jakieś paprochy mi się poniewierają, niech tam sobie
A później jeszcze to będzie wyczyszczone, wszystko doczyszczone. O, przepraszam Was. Jeszcze był jeden przewód sygnałowy, z tego co patrzę. Już wiem. Tutaj. Może tak pokażę, może nie. Tutaj wchodzą nam wiązki przewodów z tej strony i z tej strony. Jaki jest system połączeń, to pokazywałem na jednym z filmów odnośnie znajdowania usterki w torze audio. I były masy powyrywane, poucinane. I teraz też zastanawiałem się, co autor mógł mieć na myśli i czemu one zostały pourywane, bądź też no z fabryki raczej tak nie wyszły. Więc to zostało też pouzupełniane. Także dosyć dużo było pracy z tym sprzętem, ale efekt jest bardzo pozytywny. Wszystko działa tak, jak powinno. Udało się ładnie przystroić. Wszystko działa tak, jak trzeba. Została jeszcze tylko drobna kosmetyka tego wszystkiego i myślę, że wzmacniacz wróci do właściciela, bo dosyć długo czekał na niego. Także z grubsza tyle było rzeczy porobionych. Jak ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam do pisania w mailach. Póki co dzięki wszystkim za uwagę i do następnego filmu. Bye.